boimy się. Czemu się boimy? Bo dookoła jest wirus. Czy ktoś widział wirusa? Nie. A czemu się boimy? Bo się nauczyliśmy bać. Nauczyliśmy się bać jako małe dzieci. Jak mieliśmy półtora roczku, to już się baliśmy. Już zostaliśmy nauczeni lęku. Nauczeni zostaliśmy bania się. To bania się zostało nam przekazane na różne sposoby. Jednym z skutecznych sposobów nauczenia człowieka lęku jest nauczenie go wstydu. Zostaliśmy nauczeni wstydzić się. Co to jest wstyd? To jest odczuwanie negatywnej emocji przy użyciu samokrytyki. Czyli my się wstydzimy, my się obawiamy cudzej oceny naszej osoby. My się tak obawiamy tej oceny w sytuacjach nie wtedy, kiedy to od nas zależy, tylko w sytuacjach, kiedy to od nas jest niezależne. My się wstydzimy, że mamy cycuszek, że mamy pępuszek, że mamy cipuszek, że mamy krostę. My oceniamy siebie negatywnie od najmłodszych lat. Zostaliśmy do tego przygotowani. Po co? Aby łatwo było nami manipulować. Aby wystarczyło powiedzieć: wstydź się! I w wieku 2 lat potrafimy to zrobić po mistrzowsku. My potrafimy sami siebie negatywnie ocenić. I potem wchodzi nam to w krew. My poświęcamy ogromną ilość energii na myślenie, co o nas inni pomyślą, bo nam bardzo zależy, żeby inni pomyśleli o nas dobrze. Bo jeżeli, nie daj Boże, inni będą mieli chęć źle o nas pomyśleć, to my się sami od razu schajtujemy. I nie potrzeba już nikogo więcej. Wstyd możemy sami wywołać u siebie i możemy sami obniżyć swoją wartość. I to nie o połowę, ale praktycznie do zera. I dlatego niech się wstydzi ten, kto widzi.